Więc Pawle, poprzednia twoja książka, którą pamiętam, to jest książka na temat tego tutaj wariactwa, które miało miejsce. Mhm. Pod tytułem, jak tam był tytuł? COVID-1984, czy 1984. Czyli nawiązanie do Orwella. Próbowaliśmy z Karolem Kwiatkowskim pokazać jakby kontekst tego wszystkiego, co się działo z rzekomą pandemią. Tamta książka była książką, jeśli można to tak nazwać, publicystyczną. Natomiast to jest efekt dwuletniego śledztwa dziennikarskiego. No tak na użytek opowiadania o tej książce to nazywam, bo to nie jest książka naukowa, chociaż ona oczywiście ma przypisy, jest bibliografia i tak dalej. Natomiast praca nad tym przypominała rzeczywiście bardziej jakieś śledztwo niż pracę naukową, bo wyobraźcie sobie Państwo, że w latach 40. pojawiły się na świecie i w Polsce też książki na temat procesu w Norymberdze, procesu lekarzy. Pojawiły się książki dwie na temat koncernu IG Farben, w skład którego wchodziły między innymi firmy farmaceutyczne niemieckie. I tyle. I od lat 50. do dzisiaj nie ma w języku polskim jednej publikacji na temat eksperymentów farmakologicznych w obozach koncentracyjnych. Są książki na temat, nie wiem, tego, co robił dr Mengele, na temat tego, co się działo w Ravensbrück, czyli eksperymentów polegających na operacjach, zbędnych operacjach chirurgicznych, tak to się nazywało. Ale nie ma nic na temat farmakologii, a eksperymenty farmakologiczne w obozach koncentracyjnych to była praktyka, z tego, co mi się udało ustalić, powszechna. No, ja już widzisz gadam, no. Jeszcze nie zaczęłem. Przepraszam. No za długo jechałem samochodem i nie odzywałem się do nikogo oprócz mojej żony. Wykluła się kolejna książka. Wiem, że materiały na tą książkę zbierałeś przez wiele lat. To nie jest tak, że skończyłeś jedną książkę i zacząłeś pisać drugą. Pamiętam, jak zbierałeś dowody, tak, nawet od byłych więźniów tych obozów, tak? Jako fundacja Będziemy Polakami, tak? Tak się nazywa fundacja. Tak, znaczy problem w ogóle z tym tematem jest taki, że jeśli chodzi o dokumentację w obozach koncentracyjnych, ja się skupiłem przede wszystkim na jednym w ogóle nieznanym w Polsce, czyli obóz w Potulicach, najpierw przesiedleńczy, potem obóz pracy, finalnie obóz koncentracyjny i obóz Stutthof, najdłużej działający w Polsce od praktycznie 1 września do końca wojny obóz koncentracyjny. I tak, no pierwsze kroki, jak każdy chyba intuicyjnie skierowałem do archiwów i obozowych, i państwowych. No i się okazuje, że tam nie ma nic o szpitalu obozowym, bo na przykład jeśli chodzi o Stutthof, zachowały się teczki personalne całej załogi, mnóstwo teczek więźniów. Jeśli chodzi o obóz, nie ma nic, nie ma jednego dokumentu. Jakby ten szpital w ogóle tam nie działał, jakby nigdy go nie było. A to był obóz, gdzie eksperymenty były prowadzone do samego końca. Wiosną 1945 roku część załogi już uciekła, a w szpitalu jeszcze przeprowadzali eksperymenty. No, podobnie było w Potulicach, gdzie Potulice, nie wiem, czy kojarzycie Państwo, to jest mała miejscowość między Bydgoszczą a Nakłem, bliżej Nakła. I tam był obóz. Najpierw Niemcy wymyślili, że on będzie przesiedleńczy dla ludności polskiej z Pomorza, którą miano przesiedlać do Generalnej Guberni. I rzeczywiście tak było w 1939 roku, jeszcze w 1940, ale później Niemcom zmieniła się koncepcja i stwierdzili, że nie będą nigdzie przesiedlać, bo to nie ma sensu, ale ludzi coraz więcej więźniów zwozili. I skończyło się to na tym, że po prostu trzymano tam bez wyroku, bezterminowo polskich więźniów. Głównie dzieci, znaczy głównie dzieci, w dużej części dzieci. I tu jest trochę taka nitka prowadząca do Łodzi, bo
jeśli uznawano, że któreś z tych dzieci nadaje się do zniemczenia, to było przewożone właśnie do Łodzi, bo tutaj był ten obóz, który... Na Przemysłowej. Tak. Cisną mi się do usta same ciekawostki, bo jedną z ciekawostek jest to na przykład, że od 1942 roku w Potulicach szczepiono wszystkich więźniów. Wyobrażacie sobie to Państwo? A od 1943 szczepiono nie tylko wszystkich więźniów dorosłych, ale dodatkowo też dzieci na szkarlatynę. Przynajmniej tak twierdzi lekarz, który to robił. Z jednym wyjątkiem. No właśnie, nie podawano szczepionek dzieciom, które były wywożone do Łodzi, które dalej miały być wywożone do Niemiec. Czyli to od razu jakby sugeruje, że to wcale nie były szczepionki, tylko że to był po prostu eksperyment. No dużo jest takich przykrych ciekawostek. Tak nie za bardzo wiem, jaką formułę zaproponować na tym spotkaniu, bo no nie chciałbym jakiś robić tutaj smutnych wykładów. Może zróbmy tak, że ja pokrótce opowiem, o czym jest ta książka, a później chętnie bym z Państwem porozmawiał, jeśli byście mieli Państwo jakieś pytania, bo od razu powiem, że książka się kończy tym, że udało mi się znaleźć w archiwach Czerwonego Krzyża dokument, który mówi o tym, jakie szczepionki podawano więźniom w Potulicach, łącznie z ich składem. Także to jest taka ciekawostka na sam koniec, bo myślę, że to jest coś nowego. Znaczy w ogóle w tej książce jest mnóstwo informacji, które dotychczas się w żaden sposób nigdzie nie pojawiały. Korzystałem przede wszystkim, tak jak Piotr wspomniał, z zeznań byłych więźniów, no dlatego, że innych dokumentów nie ma, po prostu. Ale w archiwach IPN-u się okazuje, że istnieje blisko 20 tysięcy teczek osób, które były poddawane eksperymentom, przeżyły wojnę i po wojnie składały wnioski o odszkodowania. Tych wniosków finalnie było, tak jak mówię, blisko 20 tysięcy. Łącznie do 1986 roku, bardzo długo, prawie 6 tysięcy osób dostało jakieś pieniądze. To jest jeszcze inny temat, tych pieniędzy, które rząd RFN przekazał PRL, a komuniści część ukradli, część zmarnowali, jakieś ochłapy dawali ludziom. To jest jeszcze zupełnie inny temat. Ale fakt jest taki, że te dokumenty istnieją, te teczki są. To są zeznania ludzi przed komunistycznymi prokuratorami, pod przysięgą. No można uznać, że część z nich konfabulowała, no bo wiadomo, no w grę wchodziły pieniądze, jakaś tam krzywda. Znaczy jakaś, no potężna krzywda, jaką ci ludzie, poczucie krzywdy, jakie mieli, ale mnóstwo schematów się powtarza z regularnością jak w zegarku. Znaczy, na przykład miejsce podania szczepionek. No, miejsce przedziwne, bo tak w połowie między obojczykiem a brodawką, no, w pierś. Z jednej lub z drugiej strony, a najczęściej w jakichś cyklach i z lewej, i z prawej strony. No to przyznacie Państwo, że to była zupełnie wyjątkowa lokalizacja. Dziękuję. No i jak się okazało, na końcu firma produkująca tę szczepionkę dokładnie to miejsce wskazuje w swoich dokumentach, więc mamy to. Wiemy, kto tę szczepionkę produkował, to firma Behring, do dzisiaj istniejąca na rynku. W tytule są koncerny farmaceutyczne. No jakie tam jeszcze koncerny były, to Państwo się możecie domyślać. Na dobrą sprawę wszystkie. Wszystkie niemieckie, jakie wówczas istniały, a nie było ich dużo, włącznie z tym największym, czyli z firmą Bayer. IG Farben. IG Farben było tą czapą, która pod którą było to blisko 2000 firm w ogóle rozsianych na całym świecie, ale koncerny farmaceutyczne niemieckie prawie że wszystkie, z tym głównym IG Farben, z Bayerem, który był współzałożycielem całego IG Farben. Zresztą tutaj się pojawiają też takie ciekawostki, no, dzisiaj mi się cały czas cisną na usta. No,
ten przydomek bestii z Auschwitz, tą bestią z Auschwitz wcale nie było ani Mengele, ani żaden z innych bandytów, jak tam pracowali, a było ich wielu, tylko skromny doktor Helmut Wetter, lekarz, który od 1933 roku był na pełnym etacie w Bajerze, a od 1939 na drugim etacie w obozach koncentracyjnych, w różnych, ale między innymi w Auschwitz. Jakby ta symbioza między koncernami farmaceutycznymi a Trzecią Rzeszą, i tak dokładniej Trzecią Rzeszą, dokładnie SS i Heinrichem Himmlerem, no była ścisła. Tam przepływy pieniędzy były olbrzymie i przepływy ludzi też były olbrzymie. Bardzo wielu lekarzy było na dwóch etatach, w koncernach farmaceutycznych i w obozach koncentracyjnych. I ci ludzie najczęściej po wojnie, żeby tak już zmierzać do smutnych czasów 45 i wyżej. Eli nie dopadł ich albo Mossad, to przeżywali wojnę i cieszyli się poważaniem i umierali śmiercią naturalną nawet w latach 80. Znów, no, główny lekarz w Stutthofie, było takich dwóch głównych bandytów, pan doktor Otto Heidl i sanitariusz Otto Knott. Obaj byli aresztowani po wojnie przez Brytyjczyków, obaj mieli procesy. Nic im się nie stało, znaczy zostali uniewinnieni. W latach 50., w 55. była druga fala procesów w Niemczech, już przez niemieckie sądy. Obaj byli znów aresztowani w tym samym więzieniu i Heidl się powiesił. Dzień przed przesłuchaniem pierwszych świadków się powiesił. Knott wytrzymał i za zbrodnię ludobójstwa został skazany na 3 lata i 3 miesiące więzienia. Więc no śmiech na sali. No, ci ludzie nie ponosili tak naprawdę żadnych poważnych konsekwencji. No właśnie, Pawle, bo podstawowym pytaniem jest, szperając w tych dokumentach, prześwietlając to wszystko, żeby napisać książkę, musiałeś przewertować tego naprawdę wielkie tomy. Czy ktokolwiek odpowiedział za to, co tam się wydarzyło? Były wyroki śmierci też w procesie w Norymberdze, natomiast to były jedyne takie poważne wyroki. Mówimy o olbrzymiej skali, naprawdę o olbrzymiej skali, bo jeśli chodzi o samych lekarzy, no to według oficjalnych takich szacunków to było co najmniej kilkaset osób zamieszanych jakby w całą tę maszynę wojenną. Natomiast tak naprawdę, przepraszam, wyłączę telefon, tak naprawdę, ja też podaję te statystyki, to w pewnym momencie do NSDAP i SS i SA, do tych trzech, dzień dobry, tych trzech organizacji należało kilkadziesiąt procent lekarzy niemieckich. Więc no skala była olbrzymia. No, a jeśli pytasz o te konsekwencje, no, lekarzem w Potulicach, który przeprowadzał eksperymenty, był Leon Konkolewski. No, tak trudno powiedzieć Polak czy Niemiec, bo w 20 roku, jak Polska odzyskała niepodległość, wieszał polską flagę na budynku w Toruniu. Świetny patriota. Natomiast w 40 roku przyjął niemiecką grupę narodowościową, podpisał Volkslistę. Nie był więźniem obozu w Potulicach, bo bardzo często lekarzami w obozach byli więźniowie. On nie był więźniem, on dojeżdżał do obozu, mieszkał poza obozem. Dotarłem dużo później już, ta książka nie jest tylko o tym, ale dotarłem do świadków, którzy mówili, że chodził po obozie z opaską niemiecką. No i on po wojnie był kilkukrotnie przesłuchiwany, to były stawiane mu zarzuty złego traktowania więźniów. Został całkowicie uniewinniony. Żaden prokurator go nie zapytał o eksperymenty medyczne. Człowiek został ordynatorem szpitala w Toruniu. Dostawał odznaczenia państwowe,
robił karierę, nikt nigdy nie zapytał go o to, co robił tak naprawdę w szpitalu w obozie. No, takie były fakty. Ja tak się zastanawiałem, wiecie Państwo. Wtedy była świeża jednak pamięć o komorach gazowych, o wrzucaniu żywcem ludzi do pieców. Może uznawano, że te eksperymenty nie były tak groźne, tak straszne. Mogło tak być. Proces przeciwko lekarzom w Norymberdze, czy w ogóle w Norymberdze było kilkanaście procesów, oprócz tego głównego. No, mnie interesowały dwa. No, przeciwko IG Farben i przeciwko lekarzom, tak się nazywały. No, przeciwko IG Farben no, nikt nie został skazany. To były wyroki kilkunastu miesięcy więzienia. Ci ludzie wychodzili, wracali na swoje stanowiska w radach nadzorczych, w zarządach spółek niemieckich, też farmaceutycznych. Jeśli chodzi o proces lekarzy, tam były wyroki śmierci, były wykonane, no bo tego się już nie dało jakby tuszować, no bo te procesy były rzeczywiście przeprowadzane przez amerykańskie wojsko, no ale byli dopuszczani do głosu prokuratorzy i świadkowie też i z drugiej strony, rosyjscy. No nie dało się tuszować tego. A robiono wiele, żeby się nikomu krzywda nie stała. No, ja często podaję takie przykłady, nie wiem, dr Dink Schuller, który przeprowadzał eksperymenty z malarią. Bandyta, zbrodniarz. No wcześniej prowadził eksperymenty w Afryce na zlecenie Fundacji Rockefellera. No, jakby mnóstwo jest tego typu nitek. No, to był biznes, który wymykał się spod takich ścisłych ram na przykład jednego państwa, czy jednej firmy. To była pajęczyna. No i dlatego też po wojnie tak wielu nazistów znalazło schronienie i nie tylko gdzieś w Paragwaju i w Argentynie, ale też w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiste. No to można prześledzić. Starałem się, żeby żadne nazwisko pojawiające się w tej książce nie pojawiało się tak lakonicznie. Starałem się zobaczyć, skąd ci ludzie się wzięli i gdzie skończyli. Zdarzało się, że nie byłem w stanie, bo gdzieś no, jednak była wojna. No, ludzie gdzieś się gubili w tej zawierusze, ale bardzo wielu z nich wypływało w latach 50., 60. w jakichś amerykańskich koncernach, w międzynarodowych koncernach. Jestem daleki od jakichś teorii spiskowych, ale trudno jest mi sobie wyobrazić taką kumulację przypadków. Sama siedziba główna IG Farben we Frankfurcie, gigantyczny budynek, monumentalny, on do dzisiaj stoi. Wielki. Wyobraźcie sobie Państwo, że przechodzi przez miasto front, bo tak było. I w tym budynku, tego budynku jakby armaty, samoloty nie zauważały. Tam jedna szyba nie była wybita. Front przechodzi, wiadomo, jest chaos, bo Niemcy upadają, tego nikt nie pilnuje, jakby nikt nie pilnuje porządku. Budynek, jak to dzisiaj jest taki wyraz, że skłotują, ale zajmują no nie tyle bezdomni, co osoby po prostu przesiedlane, osoby, które nie mają co ze sobą zrobić. A jest zima, wczesna wiosna, bardziej zima, 45 roku, jest zimno jak diabli i oni opalają dokumentami, które tam znaleźli. I nikt z tym nic nie robi. Mało tego, Amerykanie stwierdzają, że w tym budynku właśnie zrobią swoją kwaterę. I wysyłają tam kaprala, czy chyba kaprala, opisuje tę sytuację dość dobrze, dość szczegółowo w tej książce. I kapral rozkaz uprzątnąć ten budynek rozumie na tyle dosłownie, że wywozi te dokumenty na pole i pali. Te, co zostały. No wiecie Państwo, no to jest... No nam się to wydaje dzisiaj zupełnie... No może, mogło tak być, że to był przypadek. Ale nie chce mi się wierzyć. Przez całą wojnę do wiosny zdolności produkcyjne IG Farben nie spadły nigdy o więcej niż 15%. Jakby samoloty alianckie, nie alianckie omijały te fabryki. No wydaje się to...
wydaje się to dziwne. A pamiętajmy, co się działo na przykład z Hamburgiem, który był bombardowany bez litości. Wiele innych niemieckich miast tak było traktowanych. Fabryki IG Farben nie. No dziwne, prawda? Rozgadałem się, co? Jakby porównać, twoim zdaniem, skalę ludzi, na której były przeprowadzane testy do tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 2 lat, jak to oceniasz? Te testy są teraz bardziej na większą skalę robione, bo są robione na całym świecie, czy jak to oceniasz w ogóle? Jakbyś porównał te dwie sytuacje, tak? Czy ja nie chciałbym tego porównywać w ogóle, bo to jest jednak zupełnie inna sytuacja, bo o ile jakby proces lekarzy w Norymberdze był tym, to był ten dzień, kiedy w ogóle przedstawiono to, co się dzisiaj nazywa kodeksem norymberskim, czyli warunki etycznego eksperymentu medycznego. Tylko wyłącznie za zgodą. Tam jest tych warunków dość dużo, że oczywiście każdy musi podjąć świadomą zgodę na udział w eksperymencie, że on może być przerwany w każdej chwili na życzenie danej osoby, że jeśli jest możliwość, że że efekt tego eksperymentu będzie zły, to jest cała litania tych warunków, które trzeba spełnić. No i dzisiaj rzeczywiście jest tak, że można się w każdej chwili, można podjąć każdą decyzję. No, więźniowie w obozach nie mogli tej decyzji podejmować. Ale to, co mnie jakby zainteresowało, czy może co mi sprawiło największą trudność, to próba myślenia w ten sposób, w jaki myśleli ludzie wtedy, w latach 40. Bo nam się wydają pewne rzeczy całkowicie oczywiste, a jak czytałem te zeznania, potem zacząłem czytać książki, bo na przykład wiecie Państwo, no, cały czas się mówi o dur, tyfus, przemiennie. My coś o tym wiemy, no ale do cholery. No. Ja musiałem wiedzieć, co wiedzieli ludzie w latach 40., a nie co my wiemy dzisiaj, bo to jest zupełnie inny świat. Nie? I zacząłem czytać tamte książki, zacząłem czytać wspomnienia lekarzy, jakieś pamiętniki. I uderzyła mnie rzecz oczywista. No, dla Państwa to pewnie będzie truizm, ale mnie uderzyło to, że eksperyment jako taki w nauce w ogóle, a w medycynie przede wszystkim, dla nas dzisiaj to jest podstawowe źródło wiedzy. Dla nich nie. Wtedy eksperymentalne, znaczy dowodzenie oparte na eksperymentach było dużo mniej ważne niż dowodzenie intelektualne. Nie? Czyli w ogóle przeprowadzanie eksperymentów było pewną nowością. Znowu, ja nie jestem z wykształcenia ani lekarzem, ani farmaceutą. Pracowałem w Komisji Zdrowia raczej jako pacjent niż jako przedstawiciel jakiejś tam branży. No i dla mnie znowu, ja musiałem się cofnąć do źródeł, żeby zrozumieć, czym była farmacja w latach 30., że to było coś zupełnie innego niż dzisiaj. Wtedy, lata 20-30, zaczyna się gigantyczna rewolucja. Odchodzą leki recepturowe, odchodzi jakby środek ciężkości, schodzi z farmaceutów, którzy tworzą leki, którzy są kimś takim twórcą, tak, na rzecz koncernów, które je produkują, naklejają swoją tam naklejkę i nawet nie mówią, co jest w środku, bo dzisiaj oczywiście każdy koncern musi podawać skład i tak dalej. Wtedy nie. Wtedy Bayer, eksperymentując w obozach koncentracyjnych, najczęściej nawet nie mówił, co to jest. Te preparaty ukrywał pod jakimiś kryptonimami B54 i tak dalej. Coś, co dla nas jest zupełnie nie do pomyślenia. Także czasy mamy na szczęście inne, nie? Na szczęście. No, zanim to wszystko się stało, warto też wspomnieć, że początek XX wieku to był czas, kiedy przyjechał przedstawiciel państwa Rockefellerów do Polski
zaczął fundować nowe szkoły medyczne, które miały, które stanęły tylko dlatego, że miały być podporządkowane nowym procedurom i nowym lekom, które są tworzone przez ich jakby firmy farmaceutyczne, tak? Z tego też względu postawiono w Państwowym Zakładzie Higieny tablicę upamiętniającą wsparcie Fundacji Rockefellera i z wizerunkiem samego Dawida Rockefellera jako takiego tutaj wybawcę tutaj narodu polskiego, że wsparł ten rozwój tej medycyny, postawił Państwowy Zakład Higieny, ale było to robione na takich zasadach, że okej, on będzie finansował szkoły medyczne, akademię medyczną, będzie finansował wszystko, ale tylko jeżeli ci absolwenci tych szkół podporządkują się tylko jedynej i słusznej medycynie wytaczanej już nie przez stare jakby tutaj zasady, przez starych lekarzy, ale przez to, co przez nowe, to nowe, które właśnie zaprowadzał w tych czasach. No słuchajcie Państwo, to jest w ogóle dla mnie też nie do pojęcia, bo mi się wydawało, że lekarz to jest ktoś, kto jakby z natury powinien reprezentować jakiś wyższy poziom etyczny. Etyczny, ale też intelektualny. No to jest potwornie trudny zawód. No skończyć studia medyczne, no tak jak, no jest kilka takich zawodów, które niosą za sobą tak wielką odpowiedzialność, że no to one nie są łatwe. I znowu, no, lata 40., a wcześniej jeszcze, lata 30., i na uczelniach medycznych niemieckich wprowadzana jest eugenika. Wprowadzana jest nauka o rasie i bardzo poważnie zastanawiają się naukowcy, lekarze niemieccy, czy Murzyn to człowiek, czy Pigmej to człowiek, a w sumie Słowianin, Polak to jest inny gatunek, to nie jest człowiek. Tak? No jak to jest możliwe, że wtedy, no, ja bym rozumiał tego typu rozważania, nie wiem, w XIV wieku, ale nie na początku XX, a oni zupełnie poważnie podnosili takie kwestie w rozprawach naukowych. I teraz, co się stało, że ci lekarze byli tak w tak dużym stopniu twórcami zbrodniczego systemu? No bo oni go tworzyli aktywnie. No, tacy ludzie jak właśnie Helmut Wetter czy słynny Mengele, oni się nie wzięli znikąd. Oni kończyli jakieś szkoły, dostali... No i różne są wytłumaczenia. No jest taki na przykład badacz hiszpański, Peña, który mówi, że ten głód i potworny kryzys lat 20., początku lat 20., gdzie nawet lekarze no, fizycznie cierpieli głód, spowodował, że kiedy Hitler doszedł do władzy i powiedział, słuchajcie, będziecie dobrze zarabiać, ale mało tego, dostaniecie mnóstwo władzy. No i oni w to weszli, ale czy tak proste wytłumaczenie jest skuteczne, jest słuszne, nie wiem, nie? Naprawdę nie wiem, a musimy pamiętać, że lata 30. w Niemczech to są też dwa olbrzymie programy eugeniczne. To jest eliminacja fizyczna niepełnosprawnych dzieci. To jest coś, co znowu no, nam się nie mieści w głowach. Oni to naprawdę zrobili. I to chodzi o niemieckie dzieciaki. Nie? A druga rzecz, no to jakby, znaczy druga, no, tam jest szereg zupełnie nieludzkich koncepcji, które powstały w latach 30. jeszcze przed wojną w Niemczech, wśród lekarzy, a w latach 40. były realizowane. Eugenika sięgająca na przykład koncepcji sterylizacji całych narodów. Ja już tu nie mówię o Cyganach, Romach, tak, czy Żydach, których Niemcy chcieli po prostu wymordować do nogi, ale też Słowian. I to jest znów no, ciekawa rzecz, bo szczepionki właśnie te, które przeciwtyfusowe, znaczy to były cztery w jednym tak naprawdę, które podawano między innymi w potulicach, miały taki efekt uboczny, bo to chyba nawet nie był NOP, znaczy, no właśnie, czy to był efekt uboczny, czy zamierzony, no nie wiem, ale w wielu relacjach nastoletnich dziewcząt pojawia się informacja, że traciły okres.
i po wojnie bardzo często nie mogły zajść w ciążę, były bezpłodne. I my dzisiaj nie wiemy, już nigdy nie będziemy wiedzieli, czy to jest zamierzony efekt tych szczepień, czy może w ogóle warunków panujących w obozie, no bo było różnie. Ja przepraszam, że tak gadam i gadam, ale... Nie, ale po to przyjechałeś, żeby pogadać. Pojawiają się czasami takie pytania, które mnie też nurtowało, czy mimo tego całego zła, jakie się wydarzyło w obozach, w eksperymentach, czy one przyniosły jakiekolwiek dobro? Wiem, jak to brzmi okrutnie, ale jeżeli, nie wiem, milion osób zginęło podczas eksperymentów, dzięki którym wypracowano jakieś rozwiązania, jakieś leki, które uratowały potem życie jakichś osób, no to mimo tego okrucieństwa, mimo tego zła, no jakiś sens by to miało. Próbowałem znaleźć takie informacje, bo często byli o to pytani lekarze polscy, więźniowie, którzy przeżyli obozy. Czy to miało jakiś sens, nie? Czy to w ogóle czemuś służyło? No i odpowiedź jest okrutna, bo o ile eksperymenty zlecane przez Wehrmacht dotyczące na przykład odporności człowieka na niskie temperatury, albo na wysokie lub niskie ciśnienie, albo na szybką zmianę tych ciśnień. One miały jakiś sens i wykorzystywali to później, do dzisiaj wykorzystują to Amerykanie na przykład, wyniki tych eksperymentów. O ile eksperymenty chirurgiczne miały jakiś sens, bo ci lekarze się uczyli czegoś, no to co się działo w Ravensbrück, te przeszczepianie kości, mięśni, tkanek, jakiś sens to miało, to dało jakieś odpowiedzi na jakieś sensowne pytania. No te eksperymenty farmakologiczne były kompletnie bez sensu, bo przeprowadzane były w sposób, który no, urągał jakiejś elementarnej logice naukowej. Na ludziach, którzy w żaden sposób, ich organizmy nie przypominają organizmów no, tak zwanych, tak zwykłych ludzi, ludzi spoza obozu. W obozie raz, że więźniowie byli skrajnie wycieńczeni, byli wygłodzeni. To byli ludzie, to byli mężczyźni ważący 30-40 kg. To były kobiety, które ważyły czasami około 20 kg. No i przede wszystkim oni byli przerażeni. Jak, no nie można wyników tych eksperymentów przenosić na świat pozaobozowy. No i sam sposób badania szczepionek, to nie jest jakaś moja fiksacja na punkcie szczepień, może trochę, ale jak przy każdym obozie starałem się, albo budowałem taką, jakby ta książka jest podzielona też na obozy i każdy rozdział się kończy taką tabelą, trochę zaczerpniętą z takiego badacza, zresztą też byłego więźnia, pana Sterkowicza, ale mocno uzupełnioną przeze mnie, a w kilku obozach, których on tego nie zrobił, to zrobiona przeze mnie od podstaw. Jakiego rodzaju eksperymenty były przeprowadzane w jakim obozie? Akurat otworzyłem Mauthausen. Jest 8 rodzajów eksperymentów, między innymi zabiegi chirurgiczne, zbędne operacje, odwszawianie. I to są 2 eksperymenty na 8. A, jeszcze badania nad hormonami, czyli 3 na 8 nie są szczepionkami. Zdecydowana większość, to jeśli chodzi o rodzaje, jeśli chodzi o liczbę więźniów poddawanych eksperymentom, nie ma takich danych, ale moja intuicja mówi, że ponad 90% osób poddawanych eksperymentom w obozach to były eksperymenty ze szczepionkami. Nie wiem, dlaczego tak się działo, ale tak się działo. I teraz, jaki jest normalny tryb, jak my dzisiaj rozumiemy eksperymenty, badania kliniczne dotyczące szczepionek? No w ten sposób, że dzielimy, nie wiem, grupę badaną na 2 części. Jednej dajemy placebo, drugiej dajemy szczepionkę. W długim okresie czasu patrzymy, co się dzieje, chorują, nie chorują, jak przechodzą te choroby, robimy jakąś dokumentację. Mamy jakiś obraz, czy ta szczepionka działa, czy nie działa. W obozie
pod warunkiem, że te osoby, które biorą udział w badaniu, na to wyrażą zgodę. Tak jest. W obozie się nikt nie bawił w jakieś tego typu długie procedury. W obozie robiono to w ten sposób, że szczepiono wszystkich i po tygodniu, czy dwóch, czy kilku dniach po prostu zakażano. I to też zakażano w sposób zupełnie nienaturalny, bo zakażano, różnie to wyglądało. No, na przykład doktor Schuller hodował komary, które jakby zarażały malarią. Natomiast jeśli chodzi o tyfus, bo to głównie były eksperymenty ze szczepionkami tyfusowymi, przeciwtyfusowymi, to po prostu albo wstrzykiwano krew chorego więźnia, albo przez skaryfikację, czyli po prostu nacinano skórę i w ten sposób zarażano krwią chorych więźniów, których zresztą to jest w ogóle też... trudno znaleźć słowa na coś takiego, ale w obozach były zamknięte fragmenty baraków, gdzie hodowano więźniów tylko po to, żeby byli zarażeni, żeby ich krew wykorzystywać do dalszego zarażania. No to naprawdę się w głowie nie mieści, ale tak traktowano ludzi. No. Tutaj tłumaczenie byłoby proste, że Niemcy byli nad ludźmi, tak? No właśnie, tutaj to, co pani mówi. No. Jeżeli oni na studiach byli uczeni, że Słowianie to nie są ludzie, no to jest coś pomiędzy tym królikiem doświadczalnym a Niemcem. Nie ma problemu, nie? Nie ma problemu. No tak się działo. Tak się działo, no ale... Ale mi to naprawdę się nie mieści w głowie, że lekarz, wykształcony człowiek w latach 40. może w coś takiego wierzyć. No i później tak sobie myślę, no czym wszystko to, w co my dzisiaj wierzymy, jest prawdą. Mówiłeś o tych zastrzykach, które powodowały bezpłodność, tak? Ale to ci przypominam jeden z zespołów parlamentarnych, gdzie zaprosiliśmy doktora Gérarda Delépina, onkologa z Francji, który współpracował z noblistą, z Luciem Montagnier. Luciem Montagnier, który odnalazł wirusa HIV, wynalazł to wirusa HIV, który mówił... Wynalazca, co? Znaczy, no, odkrywca, odkrywca, żeby nie było, że chodzi wirus ziewa. Który badał właśnie wpływ preparatu HPV, tak, na brodawczaka ludzkiego, raka szyjki macicy, na właśnie między innymi na bezpłodność, na problemy nowotworowe, które powodowały te zastrzyki. No to jeżeli porównamy te dwie sytuacje, to są sytuacje moim zdaniem analogiczne i historia zatacza koło i to, co widzimy dzisiaj na ulicy, gdzie te testy, te fazy testów widzimy we wnioskach o informację publiczną, pytając się, tak? Oni ewidentnie mówią, że to wszystko jest w fazie testów, to co się dzieje na ulicy. Tylko ja teraz pytam, no to gdzie jest cały kodeks norymberski i czy ktokolwiek w ogóle z niego korzysta, tak? No bo wiemy, że coś jest, tylko że jeżeli nikt z tego nie korzysta, no to jakby nie ma zastosowania, tak? Czy słyszałeś o jakimś procesie tak, że ktoś powołał się na kodeks norymberski przy tym, co się dzieje dzisiaj na ulicy? Nie. Znaczy, wiesz, no ten kodeks norymberski jest... No to jest pewien postulat. Nie? No to nie jest element prawa międzynarodowego. To jest pewien postulat, który firmy powinny realizować. Natomiast z firmami farmaceutycznymi, nie chcę uogólniać, ale przynajmniej z niemieckimi, problem jest taki, że one do dzisiaj jakby nie chcą stanąć w prawdzie. Nie, nie chcą powiedzieć jasno, robiliśmy takie rzeczy, bo wiecie, nie ma żadnej dokumentacji obozowej w archiwach państwowych i w archiwach obozowych. No ale przecież do jasnej cholery kopie albo oryginały szły do koncernów, które to zlecały. I teraz, jeżeli taki Bayer chciałby stanąć w prawdzie, powiedzieć, robiliśmy złe rzeczy, otworzyłby archiwa swoje, pokazał, robiliśmy to i to, jest nam głupio, chętnie byśmy zrekompensowali, jakieś odszkodowania wypłacili, no ale tak wyszło, że już nikt nie żyje. No okej, no stanęliby jakoś może, nie wiem, może by się jakoś oczyścili. Ale oni robią dokładnie odwrotnie. No to jest naprawdę, to jest jakiś obłęd, w jaki sposób oni próbują zepchnąć z siebie odpowiedzialność. Oni są po prostu święcie przekonani o
nadrzędności swojego celu, wiedzą, że są z tego pieniądze i oni robią to dlatego. To jest taki szatański plan. Inaczej tego nie można wytłumaczyć. Wiecie Państwo, to... To już zupełnie jakby odchodzimy od tematu tej książki, ale no to z Piotrem na tych zespołach widzieliśmy, jak potężny to jest biznes. No, to, tak się mówi, że to jest gdzieś tam trzeci biznes po handlu bronią i narkotykami, nie? Farmacja. A moim zdaniem jest pierwszy, dlatego że handlarze bronią i narkotykami nie mogą szantażować rządów. Nie mają jak. Za bardzo. A my jesteśmy skolonializowani. I to nawet nie jako Polska, ale jako cała Europa. Farmaceutycznie przez Chiny dzisiaj. Dzisiaj, gdyby Chiny chciały zająć całą Europę, to po prostu wstrzymują dostawy i leków, i półproduktów, i substancji, z których czasami w Europie się robi leki. I tyle. Jest pozamiatane, jest koniec. Tak? Wywieszamy białą flagę po tygodniu, bo inaczej ludzie tutaj nie mają leków. No. Cierpią, umierają. No. I Bayer to wiedział. Bayer to używał. No to jest najciekawsze, że farmacja rządzi tym światem od co najmniej 100 lat. No i to musimy sobie jasno powiedzieć. I stoi, w dużej części niemiecka farmacja stoi za koszmarem II wojny światowej, z obozami koncentracyjnymi. I tyle. Pytanie, czy tak. W latach 40. było używane pojęcie szczepionka podczas nawet tych eksperymentów? Tak, znaczy tak. Czy takie samo znaczenie miała ta szczepionka, co dzisiaj jest używane słowo? Tak, tak, tak. Oni to tłumaczyli, że dawali jeńcom szczepionki. Znaczy, wie pan co, sytuacja wyglądała tak, że bardzo często trafiały do lekarzy po prostu produkty oznaczone jakimś kryptonimem. I dostawali zlecenie, nie wiem, wstrzyknąć wszystkim, tak? Albo jakiejś grupie, albo obserwować, nie obserwować. Ale bardzo często rzeczywiście było wiadomo, że to są szczepionki. Czy tak samo rozumieli jak dzisiaj? No jednym z eksperymentów, jakie przeprowadzano w obozach ze szczepionkami, była taka teza badawcza, która brzmiała, czy szczepionki leczą. Bo wiadomo było, że szczepionki zapobiegają zachorowaniu na jakieś tam choroby. Natomiast czy leczą? No, efekt tego był taki, jaki można się domyślać, że ci ludzie umierali w potwornych cierpieniach, bo się okazało, że no, jeżeli ktoś choruje na malarię i dostanie szczepionkę z malarią, to naprawdę mu nie pomoże. Nie? No ale musieli to sprawdzić na setkach i na tysiącach więźniów. Ale tak, wiedzieli i często też sami więźniowie wiedzieli, że to jest szczepionka. Co ciekawe, były prowadzone eksperymenty ze szczepionkami ileś tam w jednym. I to było nawet 7 w jednym. To nie tak, że to są wynalazki ostatnich kilkunastu lat. To Niemcy to robili w obozach. Natomiast często to były szczepionki skojarzone jakby... Ta akurat, którą podawano w potulicach, była 4 w jednym, z czego 3 to jest tyfus, paratyfus A, paratyfus B i cholera. Nie? Czyli no generalnie gdzieś podobne rzeczy. No grubość. Grubość. Kwestia brak dokumentacji, to można podciągnąć też po to, że pewne dokumenty zostały skradzione i wywiezione, tak? Bo gdzieś w historycznych książkach doczytałam, że część naukowców, znaczy lekarzy, była kupiona przez Amerykanów, a część przez Rosjan. I to też się przewinęło w którejś książek, nie chcę teraz, bo nie jestem do tego przygotowana. Czy ta dokumentacja też mogła pójść w takim kierunku? W sensie, że po prostu lekarze w jakiś sposób zabrali swoje badania, swoje doświadczenia, żeby wykorzystać po prostu i no, pracować na nich, tak? Powiem Pani tak, no, część lekarzy z pewnością tak, natomiast to musiało dotyczyć tych lekarzy, którzy byli najbardziej świadomi tego, co robią.
Takich jak na przykład profesor Ding Schuller czy właśnie Helmut Wetter. To byli ludzie, którzy dokładnie wiedzieli, co robią. A na drugim biegunie byli tacy ludzie jak Konkolewski z Potulic, czy właśnie Otto Heidl ze Stutthofu, którzy byli po prostu wykonawcami. Oni dostawali, robili i tam za bardzo nawet nie wiedzieli, co robią. Nie? Analogia teraz. Jakby on ma płacone, on żyje. Mało tego, no taki Konkolewski, on miał świadomość, że w każdej chwili może się znaleźć po drugiej stronie tej całej sytuacji, nie? Że on w każdej chwili może zostać więźniem. Tam jeden głupi ruch, jedna jakaś niezgoda na coś i takie rzeczy się działy, nie? Takie rzeczy się działy. Zresztą najlepszy przykład, no jak obóz w Potulicach wyzwalali oczywiście Rosjanie i Niemcy zaproponowali Konkolewskiemu, żeby pojechał z nimi. Jak ewakuowała się cała załoga obozowa, on odmówił. Ale zanim weszli Rosjanie, to i tak uciekł. Jakby wiedział, że coś zrobił nie tak, nie? Ale później się ujawnił i mówię, no przeszedł te wszystkie postępowania przed komunistycznymi tam sądami, prokuraturami. No i odchodził z tego świata w aureoli zacnego lekarza, społecznika. I tak dalej. Ja mam jeszcze pytanie. Chciałem się zapytać, czy pan albo ktoś panu znany, albo może zna pan taką sytuację, że ktoś chciał wpłynąć na to, żeby to, o czym dzisiaj rozmawiamy, było nauczane w szkołach, czy to podstawowych, czy to średnich. Czy ktoś wpłynął na Ministerstwo na przykład Edukacji, żeby oprócz tego, że się uczymy o Holokauście, II wojnie światowej, żeby również podawać do informacji młodym ludziom, że istniały takie miejsca, jak nie poświęcimy, nie tak? Budynki IGFarben i eksperymenty. Czy ktoś kupował to zasugerować Ministerstwu Edukacji? Szczerze mówiąc, wątpię, czy by to się mogło powieść, bo... No tak, przy okazji, że tak powiem, nauczania o obozach koncentracyjnych, tak? Ja państwu powiem tak. No, mam nadzieję, że tego tam jakby nie usłyszą moi przyjaciele, ale mam przyjaciół w publicznym radzie. I zaniosłem koledze tę książkę, jak tylko wyszła, mówię, porozmawiajmy chwilę, nie? Świetne, super robimy, nie? Tydzień cisza. A spotkałem drugiego kolegę z tej samej rozgłośni, mówię, słuchaj, masz ten egzemplarz z dedykacją, zróbmy jakąś rozmówkę małą. No. Super, bo nie mam tematów, biorę pojutrze, cisza do dzisiaj, nie? Mówię, ki diabeł, nie? Dopiero do mnie tak doszło, to co kiedyś też na jakimś zespole rozmawialiśmy, pokazywaliśmy jakby cały ten tort reklamowy, ile z tego tortu zajmują koncerny farmaceutyczne. No przecież no, nie będę robili takich rzeczy, żeby... No, U pani Jaworowicz był chyba już ostatni program, potem był szeptem, potem się skończyło, a kiedyś wszystkie te rodziny poszkodowane przez preparaty oficjalnie były zaproszone do telewizji, tak? Był program szeptem, był program Jaworowicz, masa programów była, nawet w Polsacie zapraszali czy Huberta Czerniaka, czy kogoś tutaj ze środowiska lekarzy, którzy otwarcie nie boją się mówić o tym, co obserwują w swoich gabinetach. Potem się to nagle skończyło i po prostu narracja była jedyna słuszna. Do czego się przygotowywali, no zobaczyliśmy w ciągu chyba dwóch lat kolejnych, co nastąpiło po dwóch latach od tej cenzury prewencyjnej tak zwanej. Słuchajcie, no szaleństwo jest naprawdę. Ciężko jest mi to zrozumieć, wiecie, że tyle lat po wojnie i nikt się nie zajął tematem eksperymentów farmakologicznych w obozach. No dziwne to jest, naprawdę. Jakby to szaleństwo na punkcie szczepionek, ja nie wiem, czy w ogóle to jest w ogóle jeszcze wolno mówić, ten wyraz, czy można go głośno wypowiadać, szczepionka, nie? Nie wiem, czy to za chwilę coś, nie wiem, grom ze z tego nieba mnie nie trafi, nie? No to jest jakiś obłęd, no o szczepieniach albo dobrze, albo wcale. No to jest jakaś religia, to jest jakieś, no o co chodzi, nie? Że najpierw się przygotowało grunt i tego przykładem jest WHO i zmiana definicji pandemii i potem się wprowadza, bo do tego trzeba przygotować latami ludzi, tak?
I to się działo. To się działo. I to byliśmy tego świadkiem. Może nie licznie, wszyscy wiedzieli, o co chodzi, ale tak było. Dobre 10-15 lat. Nie wiem, no wiecie Państwo, mi to naprawdę, nie wiem, no, porównajmy sobie, no, to już naprawdę rozmawiamy tak poza tematem, ale to, co się działo w czasie tego szaleństwa covidowego, dzisiaj wszyscy mówią wciąż o respiratorach, tak? No to nie jest jakaś wiedza tajemna, to, co się działo z respiratorami, te maseczki bez atestów i tak dalej, okej, okay. O tym wolno mówić. O tym, że nakupowano tych preparatów, które potem szły w kanalizację, o tym nie wolno mówić. No, gdzieś tutaj brakuje takiego zdrowego rozsądku, po prostu. Ja nie jestem ani anty, ani pro, ani po prostu chciałbym, żebyśmy traktowali tę sferę medycyny, farmakologii normalnie, zwyczajnie. Ale to jest, mówię, zupełnie inny temat. W obozach faktem jest, że większość testowanych preparatów to były szczepionki. I jak piszę coś takiego na Facebooku, to mi się wyświetla rameczka, że jak chcesz się dowiedzieć więcej o COVID-19, to kliknij. Oj, to jak to spotkanie promowałem w mediach społecznościowych, to od razu. To jest algorytm. No, ale ktoś go pisał, nie? No, czyli w dokumentach nie było, podczas nawet śledztwa czy badania tych dokumentów, które zostały, nie było to nazwane preparaty, które miały się stać szczepionkami? Cały czas była mowa o szczepionkach, tak. Cały czas się przebijało to słowo szczepionka. Tak, tylko właśnie... Nie było mowy podczas tam śledztwa, przesłucha i tak dalej, że preparaty, które miały być na przykład, nie wiem, za kilka lat czy miesięcy testowania... Przez badania nad szczepionkami było tak ujęte, jak to było. Zaczyna bardzo przypominać historię, która ma teraz miejsce, tak? Gdzie nawet w telewizji publicznej, nie pamiętam, czy pan Morawiecki, czy pan Szumowski, wspomniał, że jest to w fazie testów i eksperymentów, tak? Ale już używano słowa szczepionka. Wiecie Państwo, musimy... No zaczynam przypominać, tak? Znaczy musimy sobie też tak zdać sprawę, że mówimy o latach 40., nie? Tak. To było zupełnie coś innego. Jakby sama koncepcja szczepionki, jaka była wtedy, nie? To jest coś, nie wiem, to jest ten, nie wiem, ta cholera, tak, ten tyfus w takim natężeniu, że mój organizm będzie w stanie się jakby zachować i później zwalczyć ten prawdziwy, tak, jakby atak choroby. I to jest, jak weźmiemy ten skład, bo słuchajcie Państwo, to jest pełen skład szczepionki, którą zakłady Beringa w Marburgu produkowały i między innymi w Mauthausen, Gusen i w Auschwitz i w Potulicach i w Stutthofie podawali ludziom, nie? W ramach takich naprawdę olbrzymich testów. W jednym centymetrze sześciennym jest tak. 500 milionów bakterii tyfusu, 250 milionów bakterii paratyfusu A, 250 milionów bakterii paratyfusu B, 2 miliardy wirusów cholery, kropka. Zwróćcie Państwo uwagę, żadnych adiuwantów, konserwantów, nic. Po prostu nie. Więc to, że po takim koktajlu natychmiast, w każdym obozie, była epidemia tyfusu, no to jest oczywiste. Nie? No bo te wycieńczone, wyniszczone organizmy nie mogły inaczej zareagować jak tyfusem poszczepiennym. No nie ma opcji. Nie? Natomiast nie było takich jakby innego rodzaju NOP-ów. To jest informacja składu podana przez zdrowotniarzy podczas eksperymentów, czy później po przebadaniu tych preparatów? Nie, to jest dokument producenta z lat 40. z czasów wojny, który się znalazł w archiwum Czerwonego Krzyża w Genewie. Jeszcze mam pytanie. Udało się wygrzebać. Są jakieś informacje, skąd są źródła tych informacji, że tak powiem? Starałem się w miarę rzetelnie przypisami operować. Tak. Starałem się. Mam nadzieję, że te kluczowe informacje, zwłaszcza wtedy, kiedy cytuję coś, to są dość rzetelnie. Znaczy w 90, czy nie wiem, w 80% to są IPN-owskie materiały. Podawałem sygnatury, one są do dostania w IPN-ie w każdym. IPN-ie można sobie zamówić. Część z książek, tych nielicznych, jakie były,
No było paru lekarzy, którzy przeżyli obozy i którzy no, mieli taką potrzebę, żeby o tym pisać. No, głównie w latach 60., 70. Właśnie pan Sterkowicz napisał cykl książek o kilku obozach. No to są rzeczy bardzo wartościowe z tego względu, że on to przeżył, on to widział. No i później opisał jeszcze tak jakby korzystając z innych źródeł. Ja bardzo żałuję, że nie mogłem... Byli tacy lekarze, na przykład jak doktor Duszyński, który był więźniem w Stutthofu. I on często po wojnie wystawiał takie zaświadczenia dla innych byłych więźniów. Bo oczywiście komuniści sobie życzyli jakichś dokumentów na to, czy ty na pewno byłeś więźniem obozu. Nie? I tam bardzo często też pisał o szczepionkach, bo on wiedział, co podaje. Nie? To bardzo mądry lekarz. Do pytania Sylwka, że odnośnie szczepionki, tak się w tym czasie nazywało, bo pierwsze badania na szczepionkę było nacięcie skóry i zaszczepienie, tak. Na zasadzie takiej jak no, drzewko się szczepi, tak? Potem dopiero była forma iniekcji igłą strzykawką, czyli stąd to jest i pewnie dlatego nie było używane słowo eksperyment albo ewentualnie badania nad preparatem. Po prostu mówiło się na to szczepionka i tyle. Wiecie Państwo, teraz mi się przypomniało, cytuję, bo jak pan zapytał o te źródła, nie? Cytuję między innymi korespondencję między Auschwitz a Bayerem, gdzie handlują więźniami, nie? I kłócą się o to, ile ma kosztować więźniarka. Tam stanęło chyba na 160 markach. I później jest taki wstrząsający list Bayera, że nie pamiętam dosłownie, ale w takim sensie, że tamten transport już zużyliśmy, nie? Byśmy chcieli następny. I oni, w głowie się nie mieści, że naukowcy, że lekarze mogli tak traktować ludzi. Używać takiej sformułowy. No, to jest zupełne odhumanizowanie. Coś strasznego. Chętnie. To jest najlepsza formuła, gdybyście Państwo tak jeszcze po prostu pytali, nie? Rozmawiajmy. Braku miesiączkowania u kobiet, no to też były często, nie można tego też nazwać nowym w naszym rozumieniu, bo niedożywienie powoduje. Bardzo możliwe, tak. Tak, to bym pod to też pociągnęła. Na pewno większość kobiet tam po prostu traciła miesiączki, nie dlatego, że były szczepione czy cokolwiek, po prostu były niedożywione. Tak, tak, tylko że później one często, bo ja korzystałem z ich zeznań powojennych, czasami dość dużo powojennych, czasami z lat 60. I one wtedy mówiły, że są niestety, że nie miały dzieci też po wojnie. No tak, tak, że to, ja nie mówię, być może gdzieś tam na hormony wpłynęło, układ hormonalny. Ja nie twierdzę, tak, że nie, natomiast też duża część mogło być z tego powodu. Jasne, no, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No, a w ogóle ten cały syndrom obozowy, nie wiem, jak Niemcy to mówi, Karl-syndrom, niezbadana rzecz i na szczęście niezbadana. No, na szczęście nie było później okazji, żeby zobaczyć, jak to. Tego okaleczenia psychiczne, tak? No to były potworne traumy. To my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić tego, co się działo w obozach. No. Zostawiam Państwa z książką, bo ja nawet... Znaczy, najgorsza rzecz, jaka mnie spotkała przy tej książce, to jest to, że ja przez 2 lata znosiłem te wszystkie historie do domu. I to, że moja żona to przetrwała, to chwała jej i naprawdę życia mi nie starczy, żeby jej dziękować za to. Bo no ciężko jest funkcjonować jakby cały czas myśląc o tych wszystkich makabrach. No, albo się staje człowiek jakąś maszyną i mówi, okej, dobra, jak w obozie, mam to gdzieś, tak? Albo się to przeżywa dość ciężko i to wraca po nocach. Do dzisiaj gdzieś pewne historie gdzieś no wchodzą do głowy. Nie? To są takie opisy, wiecie Państwo, no jak z potulic. Obóz przejściowy, przesiedleńczy, obóz pracy. Naprawdę relatywnie lekki,
relatywnie, no, mniej niż 2000 ofiar. No. No nie porównujmy tego do milionów w innych obozach, setek tysięcy w innych obozach, niecałe 2000 ofiar. Głównie dzieci, zdecydowanej większości dzieci, zdecydowanej większości mordowane w taki sposób najtańszy, no, kolbą, butem, ręką. I nagle pojawia się gdzieś zeznanie pani, która była tam chyba dwunastolatką w czasie wojny, jak trafiła do tego obozu, jak mówi, że pierwsze, co jej się rzuciło w oczy, dzieci bawiące się niedaleko, takie ni to kloaka, ni to wysypisko śmieci, bawiące się kończynami. Poobcinane ręce, nogi, niedaleko, no, co też jakby mówi, czym się zajmował ten szpital z doktorem Konkolewskim, ale że dzieci się bawiły po prostu tymi poodcinanymi kończynami. Jak ta dziewczyna potem miała wejść w normalne życie, jak ona miała funkcjonować, jak ona miała zbudować potem swoją rodzinę, tak? No, i to są rzeczy, które zostają na długo. Starałem się unikać jakiejś takiej niepotrzebnej makabry w tej książce, ale to już Państwo ocencie, czy ona jest niepotrzebna. A może ona coś mówi o tym. Dobra, przepraszam. Czy trafiłeś na jakieś ślady mówiące, co się działo w łódzkim getcie? Oprócz tego, że transporty tutaj jakby zdrowych dzieci do pracy, tak? Czy tam do adopcji? Nie. Starałem się jakby nie wchodzić w tego typu jakby, nawet nie wiem jak to nazwać. No. Ani się nie zajmowałem gettem, ani się nie zajmowałem tym obozem, jak to się nazywał? Łódzkim, Litzmannstadt. No. Nie. Wyszedłem od Potulic, z Potulic trafiłem do Stutthofu, dlatego że Potulice podlegały pod Stutthof w jakimś czasie krótkim, formalnie, nieformalnie przez dłuższy czas, bo... No to jest kawał drogi przecież, nie? No ale to cały czas pomoże, nie? Wtedy. Był jeden ten sam człowiek komendantem obu obozów przez jakiś czas, a później poszedłem dalej na zachód, aż do Francji. Na południe do Auschwitz. Kilka tych obozów opisałem. Później się zatrzymałem, bo się okazało, że ten schemat się tak bardzo powtarza, że on jest identyczny. Obojętnie, czy to jest mały obóz w Potulicach, czy to jest Auschwitz. Tak samo zbudowany był szpital, rewir, jak to nazywali więźniowie. W ten sam sposób były prowadzone eksperymenty i w ten sam sposób to się kończyło. Czyli też cytuję taki rozkaz Himmlera z końca wojny, z końca 1944, jak już Majdanek, zdaje się, był wyzwolony przez Rosjan i niestety dla Niemców, niestety część świadków, część dokumentów padła w ręce Rosjan, wyszedł z Berlina rozkaz, że żaden więzień, na którym przeprowadzano eksperymenty, Niemcy mają taki brzydki wyraz po niemiecku, po polsku, nosiciel tajemnicy, nie może przeżyć. I oni traktowali to potwornie serio do tego stopnia, że w takim mało znanym obozie we Francji na sam koniec, jak już było słychać zbliżający się front, to wywieźli dzieciaki. Gdzieś w piwnicy wieszali je na hakach, żeby... No to jakieś makabry, nie? Ale to też dałem, bo to nie tak, że tylko ci Niemcy, tylko ci żołnierze, tylko ci SS-mani byli odpowiedzialni za zbrodnię. Za tym wszystkim gdzieś stały koncerny farmaceutyczne, które zlecały te eksperymenty, których efektem były te dzieci potem wieszane na hakach. Po prostu moim zdaniem koncerny farmaceutyczne niemieckie mają na sobie winę, odpowiedzialność, krew tych więźniów. No. I trzeba o tym mówić głośno i nawet jak mnie do rada nie wpuszczą, to będę przyjeżdżał do Łodzi i opowiadał. Mówiąc o powielaniu tych samych schematów we wszystkich tych obozach, tak? Kopiuj w klej, ta sama historia. No to znowu możemy nawiązać do sytuacji, która miała na świecie miejsce przez 2 lata i powielane błędy lekarzy z Bergamo, z Włoch, tak?
gdzie są ludzie, którzy pracowali tam, mówili, nie powielajcie błędu z Bergamo. Potem ta sama sytuacja z podłączaniem praktycznie ludzi o własnym oddechu pod te respiratory powodowały zgony po prostu, tak jakby ktoś potrzebował po prostu tych ofiar. Ta sama sytuacja obiegła cały świat, dokładnie te same procedury, dokładnie te same błędy, dokładnie te same ofiary. No wiecie Państwo, ja będę też dość mocno jakby oponował przeciwko stawianiu jakichś takich analogii, nie? Między obozami koncentracyjnymi, a tym, co się działo później. Znaczy to jest zdanie mądrzejsze ode mnie, tak? Bo to jest inna historia. Natomiast to, co jest ciekawe i co może dzisiaj nam rzucić inne światło na pewne wydarzenia, to są korzenie koncernów farmaceutycznych, ich potęgi. Bo te wiodące dzisiaj na świecie, one wyszły stamtąd, one wyszły z Niemiec, one wyszły z III Rzeszy. I tu bez dwóch zdań, to jakby to jest twardy fakt i ja bym chciał dożyć kiedyś takiego nacisku międzynarodowego, który spowodowałby otwarcie archiwów tych koncernów, żeby zobaczyć, co oni tak naprawdę robili i jak potem to wykorzystywali. I mam nadzieję, że kiedyś doczekam. Może tak się stanie, kiedy politycy zrozumieją, że podstawową rzeczą, kiedy się idzie do polityki, jest wypowiedzenie wszystkich umów, które są zawarte przeciwko jakby obywatelom, ludziom, tak? Bo póki co to wszystko jest uwikłane bardzo. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo tam poruszył Pan wątek Mossadu. Mam pytanie, czy to były procesy Mossadu, czy to były samosądy? Ja sobie tak trochę zażartowałem z tym Mossadem, natomiast Mossad... Można by różne rzeczy mówić, ale Żydzi byli bardzo skuteczni w wymierzaniu sprawiedliwości. A mówimy teraz o połowie lat 50. już, nie? Ja sobie tak to wyobrażam, bo jeżeli bardzo wielu lekarzy, którzy robili potworne rzeczy w obozach, sumienie ruszyło w połowie lat 50., to znów, można założyć, że to przypadek, że to jakiś taki spóźniony wyrzut sumienia, albo że ktoś im pomógł. Nie wiem, jak było. Ale chyba nie o to pytam. Pytam o to, czy ktoś z tych lekarzy, tych oprawców, został, załóżmy, skazany. Nie. To tylko takie procesy. To nawet, znaczy procesy Niemcy wytaczali, rzeczywiście. Nie mówię o Mossadzie. Nie, takich porwań... Rozumiem. Popełniali sobie samobójstwo. Rozumiem to pytanie, bo rzeczywiście Mossad czasami jakichś takich poważnych zbrodniarzy gdzieś tam porywał z Argentyny flag i woził do Izraela i tam ich sądził, skazywał. Lekarzy nie. Lekarze nie. Lekarze po prostu byli gdzieś aresztowani w Niemczech i popełniali samobójstwo. Mogło też tak być, że do nich coś docierało w końcu. No mogło tak być, nie mówię, że nie. Wie Pani, to mnóstwo takich dziwnych śmierci w połowie lat 50. było. I to tak dosłownie w ciągu dr Konkolewski z Torunia, 55. rok, zawał. Młody chłop. Nie? Mogło tak być. Oczywiście, że mogło. Nie? Samobójstwa też mogły być. Jasne, że tak. No, wiecie Państwo... Przestał brać jakieś dziwne leki, bo tak samo żołnierze byli faszerowani niemieccy, dostawali po prostu odpowiednie substancje, które ich znieczulały, tak? Żeby mogli być maszynami do zabijania. To jest w ogóle, znowu my tak dzisiaj krążymy tutaj po marginesach, ja mam nadzieję, jak Państwu przeszkadza, to naprowadzajcie. Mnie strasznie interesował i cały czas mnie interesuje temat takich sąsiedzkich zbrodni. Wy tutaj z całym szacunkiem jakby tego nie widzieliście, ale na Pomorzu to miało miejsce
bardzo wyraźnie. Tam gdzie ja jestem z Bydgoszczy, tam funkcjonowała taka niemiecka organizacja Selbstschutz. Od lata co najmniej, a praktycznie od wiosny 1939. Oni mieli listy Polaków do wymordowania gotowe latem 1939. I to nie było tak, że ktoś im kazał czy coś. Sąsiad sąsiada, jak na Wołyniu Ukraińcy, po prostu widłami mordował. I to, nie wiem czy Państwo, na pewno głowy nam, że nikt jakby nie słyszał takiej miejscowości jak Mniszek. Niedaleko Dolnej Grupy, niedaleko Świecia. Żwirowisko, gdzie zamordowali Niemcy 10 tysięcy Polaków. 10 tysięcy ludzi w jednym miejscu. Jeszcze przed wojną? Nie, to już wrzesień. Wrzesień, październik. Ale to, tego nie robił Wehrmacht. Tego nie robiła jakaś zorganizowana... Znaczy, Selbstschutz był zorganizowany, ale to nie, to była jednostka, to była organizacja paramilitarna. Sąsiedzi, sąsiadów wywozili i mordowali. Bo dla mnie to jest, nie wiem, no jakby jakiś... Nie wiem, co się stało. Pojęcia nie mam. No, czy może to było to, co później nazwano tam efektem Lucyfera. W tych amerykańskich badaniach tam profesora Zimbardo. Nie wiem. Że mogli... No coś niepojętego. Albo ktoś właśnie, tak jak Sylwek, ktoś wnikał, znaczy z Wehrmachtu, wnikał w takie wioski i podsycał takie nienawiść, takie etniczne bardziej, no. Tak, no, ale sąsiada, tylko na przykład jak to są właśnie na Ukrainie, czyli takie dziesiątki. Ale tam też było tak, że część mieszkańców mogła być bardziej proniemiecka, część była przesiedlana, bo przecież to były po zaborach takie rzeczy się działy w międzywojennym czasie, kiedy były jakieś tam przesiedlenia i być może to były takie nienawiści na tej zasadzie. Trzeba by to zgłębić temat, tak, Państwo, żeby to tak się działo. Jakaś tam nienawiść etniczna, religijna, ja to wszystko rozumiem, no nie wiem, Tutsi, Hutu, kurczę, nie wiem, Wołyń, tak? Zbrodnia pomorska, no i pan teraz mówi o tym, co się tam działo jako zbrodni pomorskiej. Ale nie wiem, to dla mnie to jest za proste wyjaśnienie, naprawdę. Przez dziesiątki lat, no Bydgoszcz takim była miejscem, przez dziesiątki lat Żydzi, Niemcy i Polacy żyli w jednym miejscu. Jedyny Żyd, który był w Radzie Miasta Przedwojennej w Bydgoszczy, był z listy niemieckiej. Tam wszystko było okej, no były jakieś niesnaski, no tak jak dzisiaj są między osiedlami, no czy coś, między Widzewem a UKS-em, tak? No ale no, to jest lata świetne od tego, żeby wziąć widły i zamordować całą rodzinę. No, to ludzie. To znaczy, że wniknęli agenci i mieli na taki cel. Ale to też można powiedzieć agenci. Znaczy agenci w sensie takim, no tamtych czasach. Ludzie podatni na indoktrynację, tak? Dokładnie. Tak? Może tak, ja wierzę w Boga, ja tu widzę palec Ale dobrze, diabła, że jesteś zbyt gorszy. I ostał człowiek. No Bydgoszcz była miastem pogranicznym, ale dobra, zostawmy Bydgoszcz. Trzecia Rzesza i koncerny. Zamykając, chyba że oczywiście macie Państwo jakieś pytania, możemy posiedzieć, porozmawiać, ale zamykając jakby temat tej książki. Chciałbym, żeby ta informacja gdzieś poszła w świat, żeby ludzie zaczęli wiedzieć, zaczęli jakby pytać koncerny o to, co robiły w czasie wojny, bo to jest znowu takie pytanie jako szczepionki, no pytanie, którego nie wolno zadawać. Co robiły niemieckie koncerny w pierwszej połowie lat 40. Tak? Ale to się przebija, te pytania już są zadawane, jak się śledzi różne takie grupy, czy na YouTubie, czy tam na innych, to jest drążony temat. Oczywiście on się gdzieś tam zamyka, kozi rok zostaje zapędzony, ale to się przebija, te pytania są. Oczywiście. No mam nadzieję, że ludzie zaczną pytać, że koncerny kiedyś się otworzą. No, ja się cieszę, że jest ta książka, tak nieskromnie powiem, bo się cieszę, że ją skończyłem. Pawle, jakbym ci zaproponował taki tytuł Trzecia Rzesza i Watykan.
napisałbyś taką książkę? A wspólny wątek? Ale nie, no nie, nie, nie jakoś zadziornie, tylko po prostu pytam, czy dałoby się znaleźć materiał na taką książkę? Pewnie tak, no to jest jakiś temat, ale wiesz co, mam wrażenie, że ten temat jakby relacji między Kościołem, nie, czy kościołami, przecież nie tylko kościołem katolickim, ale kościołami protestanckimi w Niemczech też, a Trzecią Rzeszą, on jest jakoś, on jest lepiej zbadany niż to. Naprawdę. Teraz bym chciał... Właśnie, jakie plany na przyszłość? No, mam sporo materiałów na temat Stutthofu i tak myślałem, żeby je wykorzystać. A potem chodzi mi po głowie jakaś monografia obozów po ulicach, bo znowu, bo no, więcej jest o tym obozie w Potulicach, który funkcjonował po wojnie. To jest, mówi się, że nie było polskich obozów koncentracyjnych. Były. Były. I ten obóz w Potulicach taki był, niestety. Tam robili komuniści bardzo złe rzeczy z Niemcami, którzy nie uciekli, a nie uciekli, bo nie mieli dlaczego. Nie mieli powodu do ucieczki. I to jest też czarna karta historii, nieopisana za bardzo. Ale chciałbym zrobić coś o Stutthofie i o Potulicach, ale już tak pod kątem w ogóle funkcjonowania obozu, a nie tylko eksperymentów. A eksperymenty mam nadzieję, że kto inny opisze. To fajna książka też by była, nie wiem, czy ktoś to już opisywał, na temat łódzkiego getta i kto tym gettem zarządzał, mianowicie pan Chaim Mordechaj Rumkowski, który był, no Żydem był, tak? To był Żyd z krwi i kości, który zarządzał całym tym gettem, który decydował, kto ma gdzie jechać, kto ma nie jechać. Także to są też takie różne historie, tak? No jako ciekawostkę, ale już naprawdę na koniec. Powiem państwu, że w Potulicach, jak Niemcy uciekli, weszli Rosjanie, stworzyli tam obóz dla Niemców, też przesiedleńczy. Takich tylko kilka liczb, niecałe 2000 ofiar obozu w czasie wojny. Po wojnie to było blisko 5000 ofiar Niemców. I lekarz tego obozu też był Żydem. No nie oceniam, to były ciężkie czasy, to były złe czasy. Natomiast nie ma informacji o tym, że były jakieś eksperymenty prowadzone po wojnie. Bardzo państwu dziękuję. Gdyby ktoś życzył sobie książkę, to służę. Dziękuję ci, Pawle, za to, że zechciałeś tutaj do nas przyjechać. Państwu dziękuję.